Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Wyobraźcie sobie zamknięty akwen wody, a w nim pływające różne stworzenia jedne malutkie, inne duże jedne jedzą kilka razy dziennie, inne raz w tygodniu ale muszą wtedy zjeść bardzo dużo. Niektóre pływają przy samym dnie i chowają się tak, że prawie ich nie widzimy, a inne płyną dumnie dosłownie setkami i podpływają blisko brzegu. Nie pomyliliście podcastu i nie zwariowałem. To po prostu metafora, której ostatnio używałem do pokazywania uczestników rynku kapitałowego. Giełda to taki nasz akwen, a zamiast ryb są inwestorzy. I w tym odcinku spróbuję wytłumaczyć, z kim my pływamy w takim akwenie i jakie to ma znaczenie. W naszym procesie inwestycyjnym. Jednymi słowy, kto inwestuje na polskim rynku? Jak różną politykę inwestycyjną mają przeróżne podmioty? I najważniejsze, jakie to w ogóle ma znaczenie dla nas, polskich inwestorów indywidualnych? Spróbujemy to rozmontować w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. To temat, o którym Wam ostatnio wspominałem, bo przeprowadziłem takie dłuższe szkolenie dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w ramach takiej inicjatywy Letnia Szkoła Giełdowa. To się nazywało Wademekum Inwestora i w dużej mierze mówiłem o tym właśnie, kto jest na rynku i dlaczego ta wiedza jest bardzo, bardzo ważna, szczególnie kiedy jesteśmy początkujący. I pomyślałem, że to jest temat też w sam raz na podcast, i tylko tyle, że nie będzie obrazków ze śmiesznymi rybkami, bo to akurat wtedy dodałem, żeby uczestnicy webinaru. Lepiej mogli zapamiętać, o co w tym temacie chodziło i po prostu było trochę weselej. Nie zmienia to jednak faktu, że temat bardzo istotny, jeśli uda mi się to w tym jednym odcinku dobrze wytłumaczyć, to być może zostanie to z Wami na długie, długie lata i przyda się w procesie inwestycyjnym. Czy jesteście bardzo początkujący, trochę bardziej zaawansowani, a może nawet bardzo doświadczeni, ale takie przypomnienie po prostu zwróci Waszą uwagę na coś ważnego w procesie inwestycyjnym, może akurat to się też przyda. Generalnie pływamy wszyscy w jednym akwenie, takim zamkniętym zbiorniku, jakim w naszym przypadku będzie polska giełda. I mówię trochę o zbiorniku zamkniętym, bo to nie do końca jest tak, że wszystkie giełdy są jednym wielkim światowym akwenem. No nie, to są trochę oddzielne zbiorniki. I nam się czasami wydaje, że to jest jeden i ten sam świat. Ale nie do końca, bo technicznie kupuje niemieckie akcje, to kupuje je na Deutsche Börse. A jak amerykańskie, to często muszę jeszcze w domu maklerskim zaznaczyć, skąd ja te amerykańskie chcę, bo niekoniecznie jest tylko New York Stock Exchange, bo jest jeszcze kilka innych, na przykład mniejszych rynków. I u nas też przecież jest polska giełda, ale pod nią kryją się dwa zbiorniki: GPW i New Connect. Niby to samo polska giełda, ale tak naprawdę dwa różne akweny i różne instytucje i różni inwestorzy w tych akwenach pływają. Dlatego im lepiej to zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam się po rynku poruszać. Ale dlaczego to takie w ogóle ważne? Dzisiaj przerobimy sobie właśnie GPW i New Connect i zobaczycie, jak różne instytucje mogą mieć różny cel, różny horyzont inwestycyjny, różne możliwości. I właśnie ta wiedza pomaga nam poruszać się po rynku. Tylko tyle i aż tyle. Zaczynamy od nas samych, ode mnie, od ciebie, czyli małych inwestorów. No, raczej małych inwestorów, bo nawet jak się ma na przykład milion złotych na giełdzie, to dalej spokojnie mieścimy się w kategorii drobny inwestor. Taka mała rybka, chociaż jeśli ta milionowa, to faktycznie trochę pulchniejsza od tej kasy. Generalnie jesteśmy dosyć szybcy, elastyczni, mogę kupić. Od ręki w zasadzie akcji mogę złożyć zlecenie od tak i tak samo mogę sprzedać. Raczej małym kapitałem nie zawisnę nigdzie mocno na haku i nie będzie tak, że zrealizuje mi się 3% mojego zlecenia. No absolutnie nie. Mogę też zmienić całkowicie strategię inwestycyjną. Ba, mogę nawet jednego dnia sprzedać wszystkie moje akcje i na przykład postawić na kontrakty, bo coś się dzieje złego na rynku. No mogę wszystko. Mogę inwestować długoterminowo, mogę to robić bez podatku, bo mam IKX, -e. mogę też szybko spekulować, korzystać z różnych instrumentów jednocześnie na jednym rachunku. Mogę wchodzić w akcje małych spółek małym kapitałem i wbrew pozorom to jest super moc, ale do tego dojdziemy. Na tym etapie wydawałoby się fantastycznie. No, jesteśmy najlepszym stworzeniem w tym akwenie, jesteśmy inwestorem indywidualnym, który może dosłownie wszystko. Tylko jest małe ale, bo my mamy mały wpływ na rynki. Czyli na dużej giełdzie, na GPW, nasz udział, no nie jest może taki marginalny rzędu, tam 1 czy 2%, ale w 2023 było to 16% udziału w obrotach na GPW. Szał nie robi, co? W czasie największego zrywu ostatnich lat inwestorów indywidualnych, to oczywiście z pandemiczny 2020 rok, tam mieliśmy 25%, absolutnie rekordowe, 1 udziału indywidualnych w obrotach to jest wielka rzecz. Natomiast już na rynku nieukonek sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo tam w 2023 udział indywidualnych, to uwaga, 84%. To my decydujemy o zachowaniu tych spółek. I tu już jest bardzo ważna wiadomość. Zobaczcie, co może nasz kapitał tu. A na co tak naprawdę musimy uważać? Bo, wiecie, ja jestem bardzo konkretny, jeśli chodzi o mówienie o pojedynczych spółkach. Już ponad dwa lata temu zapadła decyzja, że tak nie może być, bo zasięgi influencerów mogą dosłownie wpływać na kurs akcji, i to rodzi bardzo dużo niebezpieczeństw i potencjalnych manipulacji. Część osób przyznaje mi rację i jest też w tym obozie, część dopiero to odkrywa, że po ich wpisie, na przykład, dzieją się różne rzeczy na giełdzie, a część absolutnie idzie w zaparte i dosłownie tym gra. Ważne, żeby się działo, ważne, żeby mówili, to dobrze, każdy bierze za siebie odpowiedzialność. Więc różne są tu szkoły, ja jestem w tej, która raczej nie chciałaby brać odpowiedzialności za decyzje y, słuchaczy, ale pomyślcie o tym w kontekście negatywnym, w kontekście zagrożeń i manipulacji, jakie mogą gdzieś tutaj się pojawiać, chociażby w kontekście na przykład właśnie rynku New Connect. Gdy czytacie wpisy na takim Twitterze, czy dzisiejszym już x ktoś z anonimowego konta przekonuje Was, jak cudowna jest spółka z NewConnect, jaka to jest prawdziwa perełka po tym, jak przeczytał raport kwartalny. I jak się mówi o KGHM-ie czy o PZU, no to wiecie, raczej o grosz dosłownie kursem się nie ruszy. Ale na takim New Connect, taki jeden wpis na Twitterze, albo na forum jakimś inwestycyjnym, albo na jakimś serwisie, gdzie po prostu dużo inwestorów indywidualnych czyta, porusza się, to może poruszyć spółką o kilka, o kilkanaście procent, czasem kilkadziesiąt. To jest proste, bo... Jest to akwen dosyć płytki, czyli jest mała płynność, są małe po prostu obroty na poszczególnych akcjach. Jeśli kilkanaście osób stwierdzi, OK, wrzucam tu kilka procent mojego portfela i nagle okaże się, że kilkadziesiąt tysięcy złotych wchodzi do arkusza zleceń, gdzie normalnie obrót jest rzędu, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy. No i nagle dzieją się różne rzeczy na wykresie. I tutaj też doskonale działają tak zwane spółdzielnie, czyli kilka osób umawia się na konkretną strategię, żeby de facto oszukać pozostałych uczestników rynku, bo oni się umawiają, jak będą kupować, po to, żeby w danym arkuszu zleceń wytworzyć jakąś iluzję. Czyli nam się wydaje, że wszyscy rzucili się na tę akcje, a tak naprawdę to są ludzie, którzy chcą podbić sztucznie ten kurs, po to, żeby później sprzedać nam ten pakiet, który mają od dawien dawna. I to są manipulacje, które zdarzają się. Się częściej niż nam się wydaje, one no nie są takie super proste do złapania. W każdym razie bardzo mało się o takich rzeczach słyszy już po fakcie, na zasadzie złapaliśmy tych gości, ale można takie rzeczy dostrzec na naszym też rynku. I to pokazuje nam pewne niebezpieczeństwo tego akwenu, gdzie indywidualni mają bardzo dużo do powiedzenia i sami mogą w dużej mierze decydować o tym, co dzieje się na rynku. No ale jeśli na tym dużym rynku, na GPW tych indywidualnych jest tak mało, to kto naprawdę na tej polskiej giełdzie inwestuje? Otóż fundusze polskie i zagraniczne. Wśród tych polskich mamy nie tylko różne TFI, które pewnie doskonale znacie, ale mamy też chociażby wielkie OFE czy rosnące w siłę PPK. Niby też fundusze, ale już z zupełnie inną określoną z góry polityką inwestycyjną i w zasadzie będące same w sobie pewną kategorią. I tu się musimy troszeczkę zatrzymać, bo duzi gracze mają inne cechy niż tylko duże pieniądze. I z tego trzeba zdawać sobie sprawę, bo oni mają określoną politykę inwestycyjną. Mają bardzo klarowne, konkretne parametry wpisane niekiedy w strategię i to obowiązuje ich pracowników. Oni muszą przestrzegać pewnej polityki inwestycyjnej. Pamiętajmy to co my powiedzieliśmy, my możemy zmienić zdanie dosłownie, nie wiem, z czwartku na piątek wywalić całą strategię własną do kosza, oni nie. Oni też mają inny horyzont inwestycyjny i często bardzo różny. Ale mają też jeden cykl, który nas indywidualnych kompletnie nie dotyczy. To jest cykl raportowania kwartalny i roczny. I jak to pracownicy w korporacji, oni tam nie walczą tylko o wynik dla swoich klientów, czyli dla nas, oni tam walczą o swoje premie. O swoje zarobki, o swoją pozycję w pracy, o najbliższy awans. I to jest bardzo ważne, bo czasem to nam wiele tłumaczy. Na przykład, coś dzieje się na koniec kwartału na naszych akcjach. Mamy większy obrót na niektórych podmiotach. Dlaczego? Zastanawiamy się, co złego dzieje się w naszej spółce, co tu się musiało stać. Być może nic się nie stało, ale gdzieś pracownicy siedzą i główkują, jak tu zrobić dobre zamknięcie kwartału, żeby to tak wyglądało, żebyśmy się załapali na premię. I to jest już kolejna cenna lekcja, bo koniec miesiąca, koniec kwartału i absolutnie koniec roku. To jest czas dużej zmienności, często dyktowanej właśnie przez fundusze. I nie musi się absolutnie nic złego dziać w naszej spółce. To nic, że spada, bo może ktoś właśnie pozbywa się akcji w ramach końca kwartału i jest pewna roszada portfelowa. To wcale nie musi być fundamentalna zmiana w podmiocie. No i tam też ktoś może stracić pracę, ktoś może zmienić fundusz. To są czynniki, których my często nie bierzemy pod uwagę, no bo nikt nas nie zwolni za kupienie CD projektu po 400 zł. No ale w funduszu, no tam różnie bywa. To też determinuje pewne elementy, więc miejmy to z tyłu głowy, po prostu będąc na rynku. Ale spróbujmy sobie jeszcze poukładać tych zawodników trochę rozmiarowo, no bo zaczniemy symbolicznie od tych zagranicznych grubasów, tych mitycznych Goldmanów i wszystkich innych, którzy w teoriach spiskowych rządzą światem fundusze zagraniczne. Te instytucje najczęściej widzimy w indeksach WIG 20, no trochę też MWIG 40. Oni mają naprawdę wielki kapitał i potrzebują dużej płynności, więc wiadomo, gdzie są. To jest dosyć oczywiste. Ale oni też jak chcą zająć pozycję, to często zajmuje im to dosyć długo. Oni dłużej kupują i dłużej sprzedają, no bo to są wielkie gabaryty. I też kupują najczęściej nie tyle szukając perełek, co po prostu koszykami. Jeśli sobie przypomnicie chociażby jeden z odcinków z Danielem Kosteckim albo z Konradem Ryczko, to tam często poruszamy temat właśnie śledzenia całych koszyków. No bo jeśli duzi gracze widzą świetlaną przyszłość przed Polską i kilkoma innymi krajami w danym koszyku. No to oczywiście nie mają na myśli pojedynczych malutkich spółek, tylko raczej duże podmioty i raczej kilka kwartałów, może nawet czasami kilka lat i to warto mieć na uwadze. I co najważniejsze, te fundusze są bardzo wrażliwe geopolitycznie i politycznie, konkretnie na po prostu poszczególne ryzyka i znowu wracamy do tego, że jakiś pracownik dostaje pewien raport, że ten kraj jest na przykład teraz Trochę niebezpieczny i musi dostosować do tego swoją strategię inwestycyjną dla danego funduszu. Więc to też nie jest tak, że ktoś pojedynczy nagle coś sobie wymyślił. To wielka machina korporacyjna, która po prostu uznała na przykład, że w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna, mieliśmy pewne czerwone światło w wielu portfelach, może czasami pomarańczowe, może jakieś ostrzeżenie, że hola, hola to jest niebezpieczny rynek na jakiś czas, albo po prostu ktoś. Zarządzający portfelem nie chciał ryzykować, bo tu może jest duża premia za ryzyko, ale może mnie wywalał za to, że właśnie postawiłem pieniądze na bardzo ryzykowny rejon świata. Więc pod tym względem te ekstremalne ryzyka, których byliśmy bardzo blisko w 2022, pięknie pokazały to zjawisko, że ten duży gracz potrzebuje po prostu bezpieczeństwa. I dzisiaj też pewnie jesteśmy trochę ryzykowni, bo na papierze oczywiście ta wojna dalej funkcjonuje, ale jest już trochę inaczej, bo dwa lata wojny za nami. Są twarde stanowiska NATO, ogromne wsparcie dla Ukrainy. Sami przyznacie, jest zupełnie inaczej. Ale jak ostatnio wspomniałem, że postawa potencjalnego wiceprezydenta Vance'a, czyli kandydata od Donalda Trumpa, no, mówi ta postać: Ukraina niech radzi sobie sama. To może wywołać przecenę rynkową i taką bardziej dosadną reakcję. I między innymi o tych podmiotach myślałem, jak nagrywałem ten odcinek sugerujący, jak to jest z tymi spadkami, jakie tam różne teorie mogą stać za tym, co działo się ostatnio na rynku. O tych podmiotach myślę najbardziej, bo tam ryzyko jest zawsze. Wyższe geopolityczne niż u podmiotów rodzimych, no bo OFE, PPK, TFI, przecież one i tak będą inwestować w Polsce, nawet jak wokół nas będą jeździć czołgi, ale już zagraniczny fundusz sobie pomyśli, nie no, hola, hola, to ja idę do tych krajów bezpieczniejszych, przecież nie będę w narażonym na wojnę kraju zostawiał miliardów dolarów. I gdy patrzymy na układ sił na GPW, widzimy, że raczej długiej, solidnej hossy bez kapitału zewnętrznego chyba nie będzie. I to nie jest żadna wydumana teoria, po prostu musielibyśmy przenieść sami absurdalnie duże pieniądze, na przykład z nieruchomości na giełdę, co zarazem pewnie wywołałoby krach na nieruchomościach, więc byłoby to trochę zamknięte koło. No i jednymi słowy, duzi gracze są ważni, szczególnie dla indeksu WIG20. Mamy też swoich dużych graczy na miejscu, może nie takich wielkich wielkich, ale nadal bardzo dużych i wydaje mi się, że o nich trochę zapominamy. I są to oczywiście OFE. Wiem, zapomniani przez wszystkich, co oni tam mogą, przecież OFE dzisiaj, haha, wylikwidujmy to całkiem. No nie za bardzo, tam jest ponad 200 miliardów złotych naszych pieniędzy. I są niektóre spółki, które są w całości zależne wręcz od OFE. Spójrzcie na taki modelowy przykład, jest taka spółka Kenty. Dzisiaj już kolos, piękna, dywidendowa spółka, w ogóle fantastyczna giełdowa historia od mniejszego podmiotu do jednego z największych. Ale jak spojrzycie w akcjonariat, to to jest w zasadzie spółka należąca do OFE. I w OFE są poszczególne polityki inwestycyjne, opisane wręcz w ustawach. Są tam ramy, w których OFE musi się zmieścić. Ile pieniędzy ulokuje, mniej więcej gdzie. Tyle, że OFE po tych wszystkich reformach to już nie jest taki hojrak. Tu jest poważny problem, bo to są podmioty, które mają akcje, nie mają już obligacji i jeszcze mają wbudowany mechanizm tak zwanego suwaka, który został w ostatniej reformie dodany. I ten suwak jest chyba najważniejszy, bo on jakiś tam ma sens, no bo ma chronić kapitał emeryta, ale generalnie cała konstrukcja w obecnej formie no jest teraz dla nas po prostu czynnikiem mocno podażowym. No bo jak zbliżam się do wieku emerytalnego, zostało mi 10 lat do przejścia na emeryturę, to OFE w ramach ochrony mojego kapitału przeniesie moje środki do ZUS-u. Ma to sens? Jakiś ma, bo faktycznie uchroni uzbierany kapitał, żebym nie trafił w jakiś znowu pandemiczno-wojenny dołek i nie stracił dużej części kapitału zbieranego przez lata. Tyle tylko, że cały czas mówimy o produktach trochę oderwanych od całego systemu, no bo tu jest niedokończona reforma. Tak jakby one dalej nie spełniają tej funkcji, którą kiedyś spełniały i chyba nie do końca spełniają funkcję, którą spełniać powinny i nie są zastępowane przez PPK, tylko po prostu są całkowicie gdzieś tam na marginesie jako ten drugi filar. Zobaczymy jak to się kiedyś skończy, ale aktualnie więcej OFE sprzedaje niż kupuje i to jest zła wiadomość pod kątem potencjalnej Hossy. Luka z kolei ma uzupełnić nam PPK, ale jeszcze chwila przed nami. No bo wprawdzie już niemal chyba ponad 3,5 miliona Polaków PPK odkłada, tam jest ponad 26 miliardów złotych, no ale nadal to są aktywa na poziomie kilkukrotnie mniejszym niż OFE. No i długo jeszcze potrwa, zanim do PPK się przekonamy. Jeśli mnie pamięć nie myli, już dochodzimy do poziomu tam miliarda mniej więcej złotych pompowanego dosłownie miesiąc w miesiąc. I to jest super, no ale jeszcze trochę nam zajmie, żeby zbliżyć się do tych poziomów yy, otwartych funduszy emerytalnych i PPK. Jest to o tyle ciekawe, że ma określone wagi i parametry inwestycyjne, które możemy sobie sami przejrzeć. To jest wszystko w ustawach, więc możemy wiedzieć, co oni mniej więcej kupują regularnie. Bo kupują regularnie co miesiąc zasilając rachunki swoich klientów. No, tak naprawdę PPK głównie kupuje, kupuje, kupuje. Nawet jeśli robi jakieś roszady w portfelach, to ten bilans wychodzi nam zdecydowanie na plus. I w ustawie możemy sobie sprawdzić proporcje, że oni się poruszają w WIG-20, MWIG 40, SWIG 80 i Generalnie, jeszcze tam w kilku zakresach, ale w bardzo określonych parametrach i wagach czyli ile faktycznie pieniędzy na jakie inwestycje wchodzi. Czyli mamy już duże gracze emerytalnych, ale są jeszcze bardziej obrotne podmioty, które mogą częściej żonglować akcjami i to są już mniejsze fundusze różne TFI no, mniejsze, powiedziałem, ale tak naprawdę są mniejsze i większe one dostają pieniądze od swoich klientów i, zależnie od tych y, tak zwanych napływów, trochę inwestują. I jest tutaj ważna uwaga praktyczna, no bo oczywiście masa z nich ma różne konkretne strategie, wszystko sobie można spojrzeć dokładnie, zobaczyć liczby. Jakbyśmy chcieli dokładnie wejść, które fundusze co i jak kupują, to te polityki inwestycyjne są do sprawdzenia. Zresztą Biznes Radar prowadził w swoim newsletterze. I w ogóle w swoich tekstach takie fajne rubryki, co słychać u funduszy, co oni tam kupują, sprzedają, co oni dużego robią, więc możemy poznać trochę tego uczestnika rynku bliżej, po prostu sprawdzić, co on tam dokładnie teraz mniej więcej robi. Ale taka ważna uwaga praktyczna: jak sobie spojrzycie na zależność napływów środków do funduszy akcji małych i średnich spółek, czyli tak naprawdę w głowie mam SWIK 80, właśnie z tym wykresem. Jak sobie te dwie rzeczy nałożycie na siebie, to ESWIG dosłownie rośnie pod wpływem funduszy. Trzeba tego wiary w narodzie, że lepiej kupować fundusze akcji niż obligacji, i w ogromnej mierze ta sprzedaż funduszy w bankach potrafi to napędzić. To jest trochę paradoks, nie? Ja inwestor indywidualny zapakowany na przykład po uszy w spółki z SWIK 80, albo fantastyczny ETF od Beta Securities, yy, od Beta ETF na SWIK 80, czekam sobie tak naprawdę na to, że w bankach zaczną sprzedawać częściej fundusze akcyjne, za którymi ja osobiście nie przepadam, ale to pchnie moje inwestycje do góry, bo pchnie ten rynek do góry. Duże uproszczenie, ale ta zależność trochę tak działa. Co nam jeszcze został? Na tym szkoleniu dla SI dałem obrazek Wielkiej Ośmiornicy. Patrzę w notatki, no ale nie mogłem się powstrzymać. To jest oczywiście skarb państwa. I zapominamy o nim czasami, ale przecież on jest. On jest wielkim graczem, jak nie największym. I nie ma co go lekceważyć, bo on siedzi taki uśpiony na dnie tego naszego akwenu, trochę jak ta ośmiornica. Ale jak już wstanie, jak już zechce coś zrobić, to to może być decyzja, która zmieni całkowicie politykę danej spółki, którą mamy w portfelu. Zobaczcie, kto konsolidował spółki w WIG-20 w ostatnich latach? Orlen. Duże transakcje zmieniające obraz całego indeksu i zmieniające obraz spółek, które przecież tysiące inwestorów posiadały. Skarb państwa jest najważniejszy przy transakcjach sprzedaży, kupna całych spółek, te słynne repolonizacje i odwrotnie. Ale bywa też bardzo ważne, jeśli nie najważniejszy, w kontekście wypłaty dywidendy. I niestety w ostatnich latach trochę w złym tego słowa znaczeniu, bo zdarzało się, że akcjonariusz dominujący blokował wypłatę dywidendy, bo po prostu wolał zachować pieniądze dla siebie w spółce, chociaż masa analityków jasno i klarownie mówiła, że przecież pieniądze są, to ewidentnie w raporcie widać. I w ogóle warto to powiedzieć właśnie w kontekście dywidend, że są często batalie o wypłaty tych dywidend albo podwyżki i tak dalej, właśnie toczone przez fundusze. No bo te różne fundusze walczą tak naprawdę o ustanowienie tego na walnych zgromadzeniach spółek, a skoro są w akcjonariacie i często są już istotnym akcjonariuszem, no to chcą walczyć o swoje. Jak widzą zyski, które można wypłacić, to często właśnie starają się nakłonić do tej większej wypłaty, i my, inwestorzy indywidualnie, jesteśmy w stanie na tym zyskać. A tak naprawdę pewnie byśmy niewiele zrobili, no bo co? Przyjechalibyśmy na walne, powiedzielibyśmy, co wiedzieliśmy, ale tak naprawdę mielibyśmy za mało głosów, żeby realnie coś działać. Więc wbrew pozorom, fundusze mogą często też działać na naszą korzyść, będąc w samym akcjonariacie. Tylko my po prostu rzadko kiedy patrzymy na to, co tam się dzieje i nie zwracamy na to uwagi. A w ogóle w mniejszych spółkach samo wejście funduszy do akcjonariatu czasami jest dużym powodem do radości, bo może być stabilizacja kursów w takiej sytuacji, może być trochę ładu korporacyjnego, wprowadzonego przez większego akcjonariusza. Czasem to jest wielka rzecz, i fundusz w akcjonariacie może zachęcać kolejne. I na fundusze do tego, żeby gdzieś tam się spółką zainteresowały. Jeśli pomyślimy o tym w szerszym kontekście, to ma to oczywiście sens. Jak sobie gadamy o gigantach z wig 20 to nie ten temat, ale jak na przykład była Hossa Gamingowa, to ja na to często zwracałem uwagę, że spółki kapitalizacja rosła na przykład do miliarda złotych i już wpadała ta spółka na radar niektórych funduszy. To oczywiście napędzało cały ruch i kolejne fundusze i tak dalej, i tak dalej. Czasami w ogóle te okrągłe poziomy są istotne, bo na przykład miliard dolarów albo miliard euro to jest jakiś poziom wejścia dla niektórych funduszy i one po prostu nie zainteresują się spółką, dopóki ta nie będzie miała odpowiedniego poziomu. To też warto wiedzieć, bo czasami się na tym łapiemy, że nagle w pewnym momencie fundusze rzuciły się na jakąś spółkę. No może one tu przyszły, bo patrzą od dwóch lat, tylko spółka była za mała. I za mało płynna, żeby w ogóle o tej inwestycji na poważnie pomyśleć. A? Trochę inaczej. Jak już wiemy, jak te podmioty inwestują, to trochę inaczej możemy patrzeć na całą transakcję, i nie trzeba dorabiać tu własnej ideologii. Czy czegoś nam jeszcze brakuje? Są fundusze hedgingowe, O, te, które zarabiają szybko i gwałtownie, na najczęściej krótkich pozycjach, i media je uwielbiają. Łatwo o nich pisać źle. Jest często strategia owiana tajemnicą, więc już się fajnie klika. To są takie medialne dobre historie, najczęściej właśnie bazujące na shortowaniu spółek, chociaż często same fakty są dużo nudniejsze niż to, co się opowiada o transakcjach w mediach. Mieliśmy ostatnio Hindenburga, czyli ten słynny atak na LPP, czy jak to nazwać, najgłośniejsza akcja gry na spadki. W ogóle mówimy często o grze na spadki, na przykład CD Projektu. W ogóle warto mieć na uwadze, że te fundusze też się oczywiście my. I my tak gloryfikujemy czasami inwestycyjny geniusz, bo przecież wielki short na spadkach ktoś zarobił duże pieniądze szybko i w ogóle. Ale jak się policzy takie zakłady z rynkiem w skali roku, to się później okazuje, że te fundusze czasami mają fatalne lata i mają serię nieudanych transakcji i są mocno w plecy, bo te krótkie pozycje wiążą się z tym, że przecież te akcje w razie pomyłki trzeba będzie i tak kupić, więc tam też można zaliczyć solidną stratę. No i najważniejsza rzecz, pamiętajcie, z tymi krótkimi pozycjami, je widać w rejestrze na stronach KNF-u, ale widać tylko te, gdzie jest 0,5 kapitału, czyli jak jest 0,49 kapitału, to już tego nie widać, więc. Część informacji jest mocno ukryta. Ta pula akcji, w zależności od tego, ile tych akcji jest faktycznie w krótkiej sprzedaży, dopiero wtedy to widzimy. Żebyśmy się nie zmylili, że 5 funduszy gra na spadki. Może 55 funduszy gra na spadki, tylko 5 gra tak dużą pozycją, że faktycznie to widać. To tak tylko mówię, że to a propos jego góry lodowej, której widać tylko wierzchołek, to jest ustawowo określone i to też ma jakiś sens, bo czasami te pozycje krótkie wcale nie są pozycjami krótkimi, tylko po prostu w ramach pracy, gdzieś jest potrzebne zabezpieczenie danej inwestycji takim kontraktem i nic tam się strasznego nie dzieje, więc też może byśmy siali panikę niepotrzebnie, gdyby tych pozycji było za dużo pokazanych. Czy o kimś zapomniałem? Jeszcze w tym akwenie są inwestorzy losowi. O, na przykład w ogóle o nich nie myślimy, a oni się też zdarzają, i na przykład odziedziczyli spadek. To jest niezły ząg, bo jak ktoś nic nie rozumie z inwestowania, ale dziadek się wkręcił w giełdę i miał pół miliona w akcjach ulubionej spółki, no to nagle coś się zaczyna dziać. I pół biedy, jak to znowu jest KGHM czy PZU, ale jak to jest coś małego. To zaraz szykuje nam się najczęściej duża transakcja sprzedaży i znowu nic się nie zmienia w spółce, ale transakcja z naszego punktu widzenia będzie generować jakieś potencjalne zagrożenie. A to tylko ciocia, która odziedziczyła pół miliona w akcjach. Podobnie wygląda też sytuacja z akcjami pracowniczymi. Znowu w Polsce nie tak popularny program, ale jednak też się już zdarza. W USA akcje dla pracowników są często standardem i są też akcjonariusze, którzy solidnie się na tym dorobili. Na no, no ostatni przykład pracownicy Nvidia. Bardzo zamożni ludzie, bo wystarczyło, że pracowali solidnie i przez ostatnich kilka lat nie ruszali tego, co mają. To jest też bardzo ważne przed IPO. Część pracowników dostaje akcje i ma z reguły jakiś lock-up, czyli nie może ruszyć tych akcji ale kiedy ten lockup wygaśnie, to nagle odkrywamy, że tych pracowników były setki i te pakiety nagle ruszają w rynek, więc czasem nie wiadomo o co chodzi, a już mamy lawinę na wykresie i to właśnie jest ta grupa, o której zapomnieliśmy. To są te rybki, które miały po prostu lockup, a są pracownikami spółki i mają poważne pakiety, które chętnie spieniężą, bo już nie jest tak różowo, jak kiedy spółka wchodziła na giełdę. Zobaczcie, jak dużo tych naczyń połączonych w 25 minut udało mi się pokazać, i jak dużo procesów, które dzieją się każdego dnia, tak naprawdę zalicza się do wszystkich podmiotów albo do dużej części podmiotów. Ja sobie czytam analizę, wybieram spółkę, myślę, jak skomponować solidny portfel, a te same akcje kupuję wtedy fundusz zagraniczny, bo polityka inwestycyjna na Polskę jest ok, są do tej samej spółki napływy przez PPK i fundusze akcji. Może moja spółka łapie się w wielu funduszach po prostu? Może jest w jakimś dużym indeksie, więc jeszcze pomagają mi fundusze pasywne. O nich w ogóle nie powiedziałem, ale one tak naprawdę replikują indeksy regularnie, zasilając znowu swoje portfele. I to wszystko dzieje się w zamkniętym akwenie. Jakim jest w tym przypadku nasza polska giełda. Tam się wszystkie te siły spotykają w arkuszu zleceń. Małe rybki, duże rybki. I zawsze jak widzę jakieś teorie inwestycyjne, czy szyte scenariusze, to zastanawiam się w ramach tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj wam opowiedziałem. Na przykład, ja nie jestem wielkim fanem analizy technicznej, ale fazy akumulacji i dystrybucji są bardzo sensowne ze względu właśnie na to, co dzisiaj powiedziałem. Duże podmioty tego potrzebują, one muszą mieć trochę czasu, żeby zbudować długą pozycję, i muszą mieć trochę czasu, żeby z pozycji wyjść, bo taka jest konstrukcja i taka jest płynność na giełdzie, czyli w naszym wspomnianym akwenie. Zawsze możemy w ten sposób spojrzeć na jakąś naszą teorię, jak to się ma do innych podmiotów na rynku. Jaka jest ich rola i czy to się po prostu spina? Ale dobra wiadomość tego wszystkiego jest taka, że jako te małe rybki w akwenie mamy duże przewagi. My, inwestorzy indywidualni, jesteśmy tymi zwinnymi, sprytnymi. Nikt nas co kwartał nie rozliczy, nikt nas z pracy za to nie wywali, a jak nam się wszystko znudzi, to możemy skończyć karierę inwestycyjną i w kilka dni przenieść wszystko na przykład na obligacje albo zmienić strategię i kupić sobie dosłownie ETF na cały świat i wyjechać na upragnione wakacje. Można i tak. A już za tydzień temat bafetowy, bo przecież zbliżają się urodziny wyroczni z Omaha. A wiecie doskonale, że ja te urodziny obchodzę regularnie, i warto o tym pamiętać szczególnie, jeśli lubi się książki, bo może przyjdą znowu fajne okazje do kupienia ich w lepszych cenach. Tak tylko mówię do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.